bardzo często w ogóle słyszę, jak przychodzą do mnie ludzie i mówią, co czuje taka dziewczyna jadąc z takim samochodem. Ja mówię, no podejrzewam to samo, co facet jadąc z takim samochodem. Jest dobrze, samochód się sprawuje, temperatury są super. Opony mamy na jeszcze jeden przejazd. Cały czas na pełnej gazie. Tam na starcie już nie kombinuj z rozgrzewaniem opon, tylko rusz normalnie z tą taką swoją rybą fajną. Ta ryba wprowadza cię fajną linię, jak zaczynasz jechać. Brawo, 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 zajebiście. No. Dobra, jest, jest poza metalem, wygramy. To był przejazd. I co, nie wciągało cię nigdy. Szeroko i cały czas nawklepany. No Karolinka, zjadłaś go psychicznie naprawdę, ale przejazd był mistrzostwem świata. Teraz mogę powiedzieć, że taki przejazd... Ja teraz do niego idę i się spytam, w ty jak się jeździło? On teraz siedzi i mówi, kurde, kobieta mnie bije. W driftingu to jest ważna precyzja przejazdu, czyli nie tylko my jeździmy poślizgami, ale przede wszystkim musimy pojechać linią, która jest wyznaczona przez sędziów. Sędziowie nam tą linię wyznaczają poprzez takie drift zony i to jest dla nas świętość, musimy wjechać tylnymi kołami i ją zaliczyć. Jeżeli chodzi o pary, zawodnik goniący ma kopiować jego linię przejazdu. Zawsze uciekać jest lepiej, bo wtedy się jedzie swoim tempem, swoją linią. Niewątpliwie więcej adrenaliny dostarcza gonienie przeciwników. Jak zawodnik ucieka, ja wielokrotnie nie widzę, jadę na czuja. Tor w Toruniu. Jest raczej, jak to my mówimy, nawklepanym, czyli pełny gaz. Nie jest to łatwe, ponieważ linia jest tak wyznaczona, że bardzo łatwo wypaść z toru. Tutaj kończy się drifting, a on wypadł tylnym kołem poza tor, odwróciło samochód i przy pełnej prędkości pojechał w bandę. Zobaczcie, co się stało z samochodem. Tu jest potężny też silnik V8 doładowany. Wszystko jest pogięte. Ale jedziesz dalej. Tak, tak. No o, właśnie. Wezmę auto zastępcze i pojadę dalej. Będziemy dobrze się bawić na pewno. No. Na pewno i o to chodzi. Keep drifting fun. OK, przewaga Karoliny. Teraz będzie goniła, będzie musiała powtarzać ruchy kolegi z przodu. Ostatni zakręt, żeby się do niego dobrze zbliżyć. Jest! Wygraliśmy! Mamy to! Po co się tu zjawiliśmy? Ano po to, żeby pokibicować Karolce. Walczyliśmy o wejście do top 32. W top 32 się zakwalifikowaliśmy, no bo jesteśmy na 10 miejscu. Mieliśmy pierwszą już walkę za sobą i jesteśmy w top 16. Tak dobrze? Tak, przednie koła brudne są jeszcze, ósemeczki.
fajnie być na niewłasnych zawodach i się móc wyluzować. Ale ja się jakoś wyluzować nie potrafię. Czuję się jakbym sam startował. Bardzo ładnie, bardzo fajnie. Dziękuję fajna bardzo. Para, bardzo fajnie, super. Dobrze, było dobrze. Kciuki trzymałem tak mocno, jak tylko umiałem. Było boskie, jesteś fenomenalny. Tak jest, sport! Zgubiłam się trochę w dymie i przełożyłam się zbyt szybko, bo nie widziałam toru, więc po prostu robiłam to na pamięć. Popełniłam błąd, robiłam to za szybko, w związku z czym wciągnęło mnie do wewnętrznej toru i niestety ta linia już nie była taka dobra. Było to do wygrania. Przegrałam minimalnie. Jestem o tyle zmotywowana, że mam ochotę wsiąść znowu w samochód i znowu pojechać w parę, więc nie mogę się doczekać, aż pojadę na trening, żeby ćwiczyć te pary, ćwiczyć i to bliskie pary, ćwiczyć, ćwiczyć, po to, żeby pojechać na zawody i faktycznie już pokazać klasę i stanąć na podium.